Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Witam was wszystkich. Nazywam się Jacek Ostasiewicz. Trochę się zestresowałem. Nie wiem, czemu to zrobiłem, ale dobra. Trzeba będzie używać trochę w mojej młodości, żeby zrozumieć, ile dla mnie Jezus zrobił. Trzy minuty. Zawodowiec. Dobra. Więc pochodzę z patologicznej rodziny. Mój tata jest alkoholikiem, kapitan lotnictwa, 30 lat. Wszystko było na huki, wszystko było na krzyki, ciągle mnie poniżał, ciągle mi dokuczał, poniżał mnie i bił. Bił moją mamę, bił moją siostrę w którymś momencie. To samo zresztą miałem na ulicy, pochodzę z Twierdzy Młodej, gdzie pogarda była na co dzień, tam za buty, w tamtych czasach można było zginąć. Po czym ja w którymś momencie zdobywam jakby przewagę nad tatą, broniąc mamy, no i ja zaczynam dominować w domu. Wtedy mi się w głowie przewraca, no i zaczynam ćpać. W ogóle przeprowadzamy się do Gustawa, tam w ogóle zaczynam ćpać, zaczynam bardzo tak wchodzić w takie niedobre rzeczy. Tam gdzieś w którymś momencie po prostu, tak jak rozmawiałem z Arturem, chyba umarło coś we mnie. Po prostu przestałem ludzi traktować jako ludzie, tylko jako kogoś, z kogo można czerpać zyski. W końcu trafiam na odwyk poprzez to, że mam parę spraw i moi rodzice zakładają mi sprawę o molestowanie rodziny, bo boją się mnie już totalnie. Ja w ogóle mam gdzieś tam w międzyczasie plan, żeby zabić tatę strzałem w tył głowy, jak to... To historia tam, no, jak to bohaterowie mojej ginęli. Po odwyku spotykam pewną dziewczynę, przy której coś zaczyna się dziać we mnie, że ja nie chcę być chamem. Zaczynam szukać jakiejś prawdy, zaczynam szukać czegoś takiego innego, no ale wszystko jest na takim, że przepraszam, do pościsku, bo ja odstawiam narkotyki twarde, ale na sam widok, no, aż mnie trzęsie. Bardzo dużo mam jakichś takich doktryn, stawiam sobie to wszystko, niby jestem wolny, ale tak naprawdę wiele rzeczy muszę unikać. Palę dużo marihuany, bo po odstawieniu amfetaminy mam ogromny problem z emocjami. Wybucham nad prawie każde zdanie, które nie jest po mojemu. Po czym w ogóle, no, miłość się kończy mi, w ogóle wariuję w głowie, wracam do ciężkich narkotyków, wyprowadzam się do Wrocławia i tam w ogóle wpadam w dziwne grono. Tak. Z jednej strony mam dealerów, z drugiej mam narodowców, jestem wśród narodowców, wśród dealerów. I zaczyna się lampka w mojej głowie palić, że jest niedobrze, jest po prostu niedobrze. Ja staczam się w ogóle w podwójne takie... Ci nie lubią tych, ci nie lubią tamtych i takie w ogóle, ja po środku jestem. Zaczynam, powiem wam, jestem w tak beznadziejnej sytuacji, że to się przyznam, ja modliłem się do pomnika lotnictwa Witolda Pileckiego. Siedziałem tam i w ogóle modliłem się, szukałem jakiegoś, czegoś wyższego, bo w ludziach widziałem koło obłudę i kłamstwo. Cały czas jakieś obietnice, to mówiłem, że czas zweryfikuje i weryfikował szybko ich obietnice. Ja tam się modlę i w ogóle dochodzi sobie do mnie takiego, że Bóg mnie tu zesłał, w ogóle ja w ogóle jeszcze za bardzo nie wiem, Bóg mnie tu zesłał. I tu jest jakiś plan wobec mnie, no to ja wracam, pierwsza moja myśl była taka, że przyjadę tutaj popsuć trochę krwi ludziom, których nie lubię. No ale wracam tutaj, przypadkiem akurat kolega mi składa propozycję o pracę, ja idę do tej pracy, oczywiście moje emocje, jeszcze Norbert mnie pozna wtedy, moje emocje powodują, że wywalają mnie z pracy, bo mój brygadzista się mnie boi, ja go ganiam do pracy, w ogóle mówię, że Warszawa odbuduje z jego narzędziami na... i takie tam. Po czym w ogóle jestem w beznadziejnej sytuacji, bo kolegi nie chcą ze mną rozmawiać, to za wszystko ich jadę, za wszystko po prostu. Jestem kłębkiem nerwów i wchodzę w ogóle na wał, idę na wał, taki napięty, że z boku to musiałbym myśleć, ale kozak idzie, a ja wewnętrznie jestem tak już rozsypany, że ja nie wiem, co ja chcę. Najchętniej to bym w ogóle zginął, a nawet nie umiał samobójstwa popełnić. Wchodzę na ten wał i patrzę w niebo i mówię, pomóż mi, bo cokolwiek robię, mówię, to kłócę ludzi, nie umiem rozmawiać z ludźmi, jestem pełen emocji, mówię, daj mi dobrego szefa i dobrą pracę. Schodzę z tego wału, no tam ta modlitwa trwała trochę dłużej, ja jej za bardzo niedokładnie pamiętam, ale schodzę na dół, widzę mój gościu, przed którym nie wchodzę, ale siadam tam jeszcze raz i mówię, Boże, odwróciłeś się ode mnie. Za chwilę zacząłem się śmiać, mówię, nie, to ja się od Ciebie odwróciłem. Pomóż mi, bo ja sam nie dam rady już wstać. Jestem kłębkiem nerwów, mówię, znajdź mi dobrą pracę i dobrego szefa. Godzinę później spotykam Norberta, z którym zaczynam rozmawiać. Powiem, fascynuje mnie w ogóle ten człowiek, bo kurczę, widać, że jest po przejściach, ale z jego ust płynie polski piękny język, którego tak polubiłem. I w ogóle intryguje mnie to, że on mi mówi o swoich takich rzeczach, których ja bym... Ja do tej pory jeszcze mam problem niektóre wygrzewać. On mi mówi takie rzeczy, po czym daje mi pracę. Ja wtedy nie miałem domu, spałem na murach, w ogóle takie koczownicze tryb życia prowadziłem. Uciekałem od ludzi, jak tylko mogłem. Za chwilę mnie woła, mówi, masz co jeść? No mówię, nie mam, niewygodne pytanie, daje mi 50 zł. Mówię, co za gość? Mówię, kurczę, on nawet nie wie, jak do tej pracy się pojawię.
Każdy inny przeciętny no przewali, no. No on daje mi, później mnie pyta, czy mam mieszkanie, mówi, że mi pomoże, pomaga mi. Ja pracując u niego, oczywiście też tam jeszcze trochę pracowników tam trochę terroryzowałem, mam nadzieję, że nie wszystko wie. I w ogóle w szafce znajduję moje Biblię. I w ogóle mówię, rozglądam, nikogo nie ma, biorę tą Biblię do plecaka, mówię, w domu sobie poczytam, bo tak to szarał. I w domu pamiętam, otwieram Księgę Rodzaju i czytam pierwsze w ogóle, że Bóg stworzył niebo, stworzył ziemię, stworzył ptaki, zwierzęta. I to wszystko było dobre. I czytam, Bóg stworzył człowieka i to było dobre. I mówię, to dla mnie za dużo. Mówię, nie, no jak może być dobre, jak taki ja jestem. Schowałem tą Biblię, położyłem pod poduszkę i powiem wam, że obudziłem się o 3.30 bodajże. Obudziłem się o 3.30, wszedłem do łazienki, zapaliłem wszystkie światła, patrzyłem sobie w oczy i zacząłem przepraszać wszystkich ludzi, których skrzywdziłem. Wszystkie rzeczy, jakie zrobiłem, jakie pamiętam, jakich nie pamiętam. Zacząłem płakać. Mój tata bił mnie za płakanie. Zacząłem płakać, w ogóle na mojej twarzy uśmiech się pojawił, wewnętrzny taki spokój. Taki, tego nie da się opisać. Ja w ogóle wstałem do pracy i ja do pracy do Norberta 7 km, to ja skakałem, w ogóle sobie śpiewałem pioseneczki. Po drodze jeszcze mu pisałem, że nie wiem, czy ludzie są gotowi, żeby mnie zobaczyć. On mówi, idź. I ja tam w ogóle sprzątałem, powiem wam, na kolanach, łzy leczą, przepraszam Boga za wszystkie krzywdy. Pakuję włókniny do worka. Ludzie się na mnie dziwnie patrzą. I od tamtej pory powiem wam, no w moim życiu się zaczęło wiele dziać. Fakt jest taki, że tu muszę zaczepić, że nie ze wszystkim od razu się zgodziłem. Nie zgadzałem się na wiele rzeczy, które Norbert mi mówił, którym Artur bardzo delikatnie, znaczy Artura to w ogóle unikałem. Od niego było coś takiego, że ja się bałem podejść do niego. Ale ludzie jak mi mówili, że pewne rzeczy we mnie trzeba zmienić, nie, to jest dobre, bo Konrad ojczyzna, przecież to Bóg mnie tu zesłał. I dalej byłem takim kłębkiem, chociaż od tego dnia właśnie powiem wam, że to jest dziwne, ponadnaturalne. We mnie zniknęły emocje. Ta pierwsza rzecz, którą prosiłem, zniknęły emocje. Ja wręcz stałem się takim ślimakiem, kto się śmieje, chodzę i płaczę częściej, ale to mnie uwalnia. Potem właśnie było parę rzeczy, których nie oddałem i zaczęło mnie to troszeczkę plątać, troszeczkę zacząłem upadać w sam sobie, bo ja nie oddawałem właśnie narodowości, nie oddawałem jakichś tam wartości, nie oddawałem tej ulicy do końca, gdzieś tam chciałem być pół na pół. I powiem wam, że tak naprawdę w tym momencie, w którym ja podjąłem wewnętrznie, to było, ja wiem, półtora miesiąca temu, przy uwolnieniu między innymi mnie od odrzucenia, ja podjąłem decyzję, że ja po prostu nie idę za tym, co tutaj, tylko idę tak jak wierzę, że tak jak Bóg kieruje. I oddałem to wszystko i powiem wam, że mam pasmo sukcesów się zaczęło dziać. Ja po prostu jestem zupełnie inną osobą. Fakt, że jeszcze jakieś lekkie się upadki zdarzają, ale już nie popadam. Nie zaczynam się po prostu poniżać, nie zaczynam sam sobie dopinać jakichś rzeczy, tylko cały czas wierzę, wiem ile Bóg dla mnie zrobił. Naprawdę to jest wielki co wchodzę, raduję się, jestem szczęśliwym człowiekiem. To jest po prostu piękne. Amen. Amen. Jacek jest takim człowiekiem, który miał swoje wiele wzlotów, upadków po swoim nawróceniu. Natomiast pracujemy sobie troszkę razem i też jest w procesie, gdzie Bóg podnosi, po prostu podnosi go. Powiedział tutaj, chcę powiedzieć o takich dwóch ważnych rzeczach, że gdzieś na jego drodze pojawił się człowiek. To jest taka pierwsza ważna sprawa, wiesz, człowiek się pojawił. Wiecie, dlatego my po prostu krzyczymy wręcz do ludzi, idźcie i głoście Chrystusa. Idźcie i głoście. Wszędzie. Wszędzie. Idź i głoś Chrystusa, nie? Opowiadaj o Chrystusie. Nieważne, czy ty jesteś, czy ty masz urząd ewangelisty, czy ty nie masz urzędu ewangelisty. Jak masz urząd ewangelisty, to będziesz głosił do tysięcy ludzi i będzie się mnóstwo ludzi nawracać. Jak nie masz urzędu ewangelisty, to będziesz systematycznie mówił ludziom o Jezusie. I też się będą ludzie nawracać. Nie w takich ilościach jak u ewangelistów z urzędów, ale będą. Jesteś człowiekiem, w którym jest Chrystus. Gdziekolwiek się pojawisz, możecie troszeczkę to przyciszyć odrobinkę. Gdziekolwiek się pojawisz, tam możesz doprowadzić do nawrócenia kolejnych ludzi. A druga rzecz jest taka, ostatnio mieliśmy spotkanie tu z Jackiem, takie dłuższe i on płakał i ja mówię, płacz, trzeba płakać w ogóle. W ogóle jak przychodzisz do Boga, to dobrze się rozpłakać nad swoim życiem. I przestać udawać, że jest coś w porządku, bo Boga w ogóle nie interesuje twoje mówienie o tym, jak jesteś dzielny. Nie wiem, czy ty mnie rozumiesz.
Boga nie interesuje twoja dzielność. Wiecie dlaczego? Cię moja żona nie będzie więcej mówiła, to Chrystus jest dzielny za nas. Rozumiecie? W ogóle, jak przychodzisz do Boga, to pozwól na to, aby z ciebie wypłynęło wszystko to, co cię obciąża. I kiedy już się narodziłeś z Bożego Ducha i dalej do Niego przychodzisz, to też do Niego tak przychodź. Nie bój się. Będziesz się umacniał, będziesz się gruntował, będziesz coraz silniejszy. Ale płacz sobie przed nim. Ja to mówię w cudzysłowie. Nie chodzi o to, żebyś był beksą. Tylko chodzi o to, żebyś realnie wylewał swoje serce przed Bogiem, wiecie? Wylewaj swoje serce przed Bogiem. Nie bądź twardzielem przed nim, tak? On z ciebie zrobi twardziela, nie bój się. On zrobi z ciebie takiego kozaka, że diabeł na tobie ręce połamie. On to zrobi, to w ogóle to nie ulega wątpliwości. On ze mnie zrobił kozaka dzisiaj. Ale ja się przed Bogiem wypłakałem. Wypłakałem życie swoje przed Bogiem. Rozumiecie, o czym mówię? Wypłakałem życie. Dlatego ja wolny jestem dzisiaj. Wypłakałem życie. Jak przychodzę dzisiaj do Boga, to też wylewam przed Nim swoje serce. Kocham.